Przywitajmy na murawie bohaterów spotkania. Piłkarzy na boisko wyprowadzają podopieczni projektu Warta Kids. Wielkie brawa! Informujemy, że zgubiony telefon komórkowy można odebrać w kasie stadionu. Rozpoczęliśmy spotkanie Warta Sieradz, Legia 2 Warszawa.
głową. Thank you.
Gol 1-0 dla Warty, a strzelcem Jakub Piela. Thank you.
Thank you.
Koncentracja! Nie kontruj nosa! Udział kosznicy dali! Góry nosa! Czego jeszcze? Przeweź jedno. Można jeszcze pograć. Ej, powiedzieć od razu, to jest polski, to jest polski.
Ale dawajcie obok tego pytania, gdzie byli w kurewie. Mama ci na rynek. Szafowa już? Nie, około szkodu. Gdzie blisko? Na rynek będzie lepszy. Bo tu mamy bliżej. 5 minut jesteśmy. Mamy już próbować. Zaleziamy. W 33 minucie żółtą kartką został napomniany zawodnik Legii 2 Warszawa z numerem 15, Sebastian Kieraś. Thank you.
Ja się no z tobą to wszystko na ziemi. Wędkę byś trzymał, ryba by pociągnęła i byś wpadł po tym. Nie, to jest... Zaraz, 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 za
W 44 minucie żółtą kartką ukarany został zawodnik Legii 2 Warszawa, numer 21, Franciszek Saganowski. Sędzia Mateusz Pata zakończył pierwszą połowę, wynik do przerwy, Warta Sieradz 1, Legia 2 Warszawa 0. Zapraszamy na przerwę. Rozpoczęliśmy drugą połowę spotkania Warta Sieradz, Legia 2 Warszawa. W drużynie gości nastąpiła podwójna zmiana. Na boisku pojawili się z numerem 20 Michał Zięba i z numerem 23 Szymon Grączewski.
Thank you.
Idziesz, idziesz! A na bramkę strzelał Michał Iwankiewicz. Thank you.
zmiana w drużynie gości. W 58 minucie na boisku z numerem 9 pojawił się Maciej Radaszkiewicz. Thank you.
W 69 minucie żółtą kartką został ukarany zawodnik Legii Warszawa z numerem 23, Szymon Grączewski. No nie puszczaj go. Thank you.
Dobra.
Dobry, 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 wciąg! W 79 minucie zmiana w drużynie Warty. Boisko opuścił numerem 20 Szymon Pietrzak, a w jego miejsce z numerem 10 Natanael Kolebacz. No mnie to wcześniej może włączyłem już. A. Może 30 sekund.
podwójna zmiana w drużynie Legii 2 Warszawa. Na boisku pojawili się z numerem 18 Damian Byrtek i z numerem 27 Cyprian Pchełka. W 84 minucie żółtą kartką został ukarany zawodnik Warty z numerem 16 Mateusz Lis. W 86 minucie zmiana w zespole Warty, boisko opuszcza z numerem 26 Jakub Piela, a w jego miejsce na Bumurawie z numerem 72 Filip Zawadzki. Thank you.
zostawić rękę, W 94 minucie zmiana w zespole Warty. Boisko opuścił z numerem 23 Ardiłaki Ojedele, a w jego miejsce z numerem 11 Dominik Grzegnowicz. Został ukarany zawodnik Legii 2 Warszawa z numerem 26 Kasper Wnorowski.